Dzień dobry, dzień dobry. Chyba jestem. Dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w ten piękny poranek. Będę dzisiaj do Was mówić o tym, jakie zestawienia na te jaśniejsze pory roku, czyli na wiosnę i na lato, powinny wybierać ciemne typy urody, ponieważ ewidentnie wynika z tego, co do mnie piszecie, że jest z tym problem. Jeżeli ktoś tutaj trafił w zakątki mojego Facebooka przez zupełny przypadek. Ja nazywam się Aleksandra Frontczak-Wiś, jestem osobistą stylistką i no, uczę kobiety, uczę społeczności, ogromne społeczności kobiet tego, jak dobierać do siebie kolory, w jakich najlepiej wyglądają, w jakie fasony wybierać, jak odnajdywać swój styl i przede wszystkim jak robić rozsądne zakupy. Także dzisiaj zagadnienie z zakresu analizy kolorystycznej, czyli właśnie ciemne typy urody. Dajcie proszę znać, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać, kto mnie ogląda, gdzie tutaj, gdzie docieram, z jakiego miasta jesteście. I teraz tak, jedna bardzo ważna zasada, nie będę odpowiadała na pytania na żywo, żeby się nie rozpraszać, z bardzo takiego pragmatycznego, prostego powodu. Mam naprawdę bardzo dzisiaj ograniczony czas, żeby tutaj z Wami rozmawiać, ale wszystkie pytania, które pojawią się w komentarzu, odpowiem po prostu w komentarzu. Także ja tylko nagram to, co mam do powiedzenia. Cześć. Tak, ja nagram to, co mam do powiedzenia, a Wy później zadawajcie pytania w międzyczasie i ja już będę pisemnie w komentarzu na nie odpowiadała. Także jedna taka dzisiejsza zasada, ale oczywiście piszcie, pytajcie. Jestem bardzo ciekawa, ile jest tak zwanych ciemnych typów urody. Jeżeli ktoś nie wie, czym w ogóle są ciemne typy urody, to oczywiście będę odsyłała, link też pojawi się w komentarzu, będę odsyłała do postu na temat 12 typów urody, ponieważ, o, coś tu się wydarzyło, jestem. Ponieważ właśnie 12 typami urody ja się zajmuję. I teraz w 12 typach urody są dwa typy, które są najciemniejsze. To znaczy, że ich po pierwsze wizualnie, zazwyczaj wizualnie dosyć ciemna albo bardzo ciemna uroda dobrze komponuje się z kolorami, które są ciemne. I te dwa typy ciemne mogą być takie, którym pasują kolory ciemne i ciepłe i kolory ciemne i chłodne. I ciemne i ciepłe to będą kolory ciemnej jesieni, ciemne i ciepłe to będą kolory ciemne i chłodne, to będą kolory ciemnej zimy. Dodatkowo jesień zazwyczaj lubi takie zestawienia, które są bardzo takie stonowane, delikatne, to znaczy tam nie będzie kolorów ciemnych i takich wściekłych, natomiast zima już jak najbardziej będzie lubiła te takie dodatki kolorów, które są owszem ciemne, bo o takich mówimy, ale kolorów, które są, no powiedzmy, takie dosyć wyraźniejsze. Także oczywiście tutaj do tych, no głównie do tych dwóch typów urody będę się dzisiaj kierowała. Natomiast co zrobić, jeżeli nie wiesz, że jesteś ciemnym typem urody? No i proszę daj znać w komentarzu, czy wiesz, jakim typem urody jesteś i jak, albo jak jeżeli nie wiesz, no to mogę Ci podpowiedzieć, że jest duża doza prawdopodobieństwa. Jeżeli Twoja uroda jest wizualnie ciemna, to możesz być jednym z tych dwóch typów ciemnych urody. Wizualnie ciemna to znaczy, że masz śniadą cerę, ciemne oczy, ciemną oprawę oczu, ciemne włosy, no i dosyć ciemne usta. Także te takie pięć elementów, które patrzymy na urodę, jeżeli chodzi o walor, one można powiedzieć, że są ciemne. Okej, to jedziemy. Wiemy już, jakie są ciemne typy urody. No i tak naprawdę ciemne typy urody w 12 typach kolorystycznych mają, te dwa ciemne są do siebie typami siostrzanymi, to znaczy, że mogą od siebie pożyczać kolory, tak? Ich baza kolorystyczna jest po prostu ciemna, mają bardzo podobną bazę kolorystyczną, oczywiście to są takie kolory, które można by było powiedzieć w dużym stopniu opierają się o spory dodatek czerni, więc też czerń jest taką ich wspólną podstawą, oczywiście jesienie będą pięknie wyglądały w tym, co jest brązowo-bordowo-zielone, natomiast zimy będą dobrze wyglądały w tym, co jest właśnie granatowo, takie ciemno-szafirowe, takie chłodne fiolety, powiedzmy jak gencjana, czy właśnie ciemne, takie malinowe albo fuksjowe, ale ciemne róże. I czasem zdarza się tak, że w przypadku ciemnej jesieni nie tylko wpływa na nią ciemna
zima, ale też może na nią wpływać i inny typ jesienny, czyli na przykład może mieć taki wpływ, że będzie ciemną jesienią, ale taką, która mogłaby trochę się poprzebierać za ciepłą jesień, albo nawet są takie, które mogłyby się poprzebierać trochę za zgaszoną jesień. W przypadku zimy bardzo często jest tak, że oczywiście mamy dwa pozostałe typy zimowe, to może się przebierać troszeczkę w chłodną zimę, w czystą zimę, albo uwaga, i tutaj czasami może przebierać się trochę w zgaszone lato. Są takie typy, spotkałam się z takimi klientkami, które gdzieś tam mają po prostu takie, oprócz tego takiego książkowego typu siostrzanego, mają właśnie jeszcze takie zaciągi do innych typów urody. I po co ja o tym mówię? Ponieważ każdy z tych typów takich dodatkowych, takich wyjątkowych, no jest typem, który może pomóc w jakiś sposób rozjaśnić tę szafę. Ponieważ ciemne typy urody, oczywiście najlepiej by było w teorii, gdyby po prostu wiecznie ubierały się na ciemno, czyli łączyły bordo z granatem i po prostu z czernią. No a wiadomo, że jak przychodzi lato, to mamy ochotę po pierwsze nie chodzić w ciemnych ubraniach, bo szczególnie w czerni, bo te ciemne kolory po prostu sprawiają, że jest nam cieplej, ale też po prostu no tak weselej byśmy chciały się ubierać. Tak, generalnie ciemne kolory są uważane za takie poważne, czasami nawet bym powiedziała smutne. Także często słyszę o klienta, które przychodzą do mnie na analizę kolorystyczną, taką stacjonarną, albo robią ją w wersji online, że właśnie no okej, okay, ja tak zawsze się ubierałam na ciemno, bo ja czułam, że jestem takim typem urody, którym pasuje właśnie ta taka ciemna strona kolorystyczna, no a tutaj jakby wszyscy mówią dookoła, no załóż wreszcie coś wesołego, więc ja będę pokazywała, jak dzisiaj troszkę albo rozjaśnić, albo troszeczkę rozweselić. Mam też dla Was prezentację, także zaraz ją będę sobie przełączała, ale na razie chcę, żebyśmy tutaj miały takie dobre połączenie. Także jeżeli ten temat jest dla Was interesujący, oczywiście wszystkie łapki w górę tutaj będą mi dodawały animuszu, bo tak jak mówię, staram się nie czytać Waszych komentarzy, żeby po prostu powiedzieć, co mam powiedzieć i lecieć dalej, bo transmisję na żywo sobie zaplanowałam na wczoraj, ale niestety ze względów osobistych nie mogłam jej wykonać, więc dzisiaj ją po prostu no, musiałam wcisnąć w jakieś inne obowiązki. Słuchajcie, no i teraz tak, czy jeżeli jesteś ciemną jesienią albo ciemną zimą, to zastanów się, czy Twój typ pozwala Ci się trochę przebrać. To znaczy właśnie, czy Twój typ, ta ciemna jesień jest, no nie jest taka ekstremalnie ciemna. I nie chodzi mi tutaj, jak mówię, że jest ciemna, to nie mam na myśli Twojego wyglądu, tylko mam na myśli Twoją paletę, że możesz tak na przykład właśnie trochę wskoczyć w stronę tej ciemnej, ciepłej jesieni, albo na przykład zgaszonej jesieni, albo na przykład jesteś ciemną zimą, która jak tak trochę się zrobi na chłodną zimę, to się dramatnie nie wydarzy, bo to jest sprawa bardzo, bardzo indywidualna i oczywiście no tutaj nie jestem w stanie, nawet patrząc na Wasze zdjęcia, które mi prześlecie, dopóki nie zrobię analizy, to nie będę w stanie powiedzieć, w jakim obrębie kolorystycznym akurat właśnie Ty możesz się poruszać. Więc patrzę sobie tutaj na moje notatki, tak właśnie, pierwsza rzecz, to czy mój typ pozwala mi się przebrać, to znaczy, że jeżeli na przykład ciemna jesień będzie pozwalała na założenie troszkę jaśniejszych, nie wiem, na przykład czerwieni, zieleni, niż czyli takie, które mogą być z ciepłej jesieni, no to będzie po prostu to zestawienie wyglądało troszeczkę weselej, co tu dużo mówić. No i według zasad, tak jak powiedziałam, powinno być ciemne. No i teraz, jakie są opcje, już tutaj będę, moment, ja tylko potrzebuję tutaj tak zwane zrobić share screen i teraz chwilę, prawdopodobnie będziecie widzieć, o właśnie jakieś dziwne rzeczy, ale już proszę, mamy prezentację, powinno być wszystko tutaj widoczne. W każdym razie mamy tak, mamy, no jaka jest najprostsza opcja? Przede wszystkim znaleźć swój najjaśniejszy kolor, jaki możemy nosić przy twarzy. I na przykład jak widzimy tutaj na tej środkowej pani, ona znalazła sobie, ja nie wiem oczywiście, jakim ona jest typem urody, to są wszystkie te zdjęcia, które dzisiaj się pojawiają, są Zalando i one są jakby zebrane w ostatnich dniach, więc no na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał czegoś tutaj poszukać, to odsyłam do Zalando. Ja nie mam linków do tych rzeczy, ich nie zapisywałam. W każdym razie mamy tutaj panią, która jest, bardzo proszę, znalazła sobie taki swój tofi karmelowy odcień i ona ładnie w nim wygląda. I zobaczmy, ma dalej do tego ciemne spodnie, ciemne buty i wygląda dalej ciemno. I jeżeli chodzi o te dwie pozostałe, tutaj widać pani sobie założyła coś bardziej bladego i może gdyby miała całą taką sukienkę, czyli ten tutaj, ta bluzka w paseczki rozlałaby się na całe jej ciało, no to może by się okazało, że no, niestety nie będzie najbardziej korzystnie, ale na przykład można
też znaleźć po prostu coś, co jest wzorzyste, jest jasno wzorzyste. To znaczy, że nie tylko są tam ciemne kolory, ale pojawia się też jasne, bo tutaj mamy podstawę bieli, widać gdzieś tutaj jakiś w panterce beżyk i gdyby tę bluzkę rozlać Pani na całą sukienkę, myślę, że dalej by dobrze wyglądała. Także tutaj widzimy różnicę, kiedy to jest bardzo jasne, kiedy mamy jasny kolor, taki zgaszony jasny kolor, jeszcze przetkany jakąś, nie wiem, bielą, może jakimś jasnym beżem, ciężko mi powiedzieć, no to tutaj jakby to było rozlane na całą sukienkę, to nie byłoby najlepiej, ale oczywiście ja też powiem, co zrobić, kiedy ciemny typ urody chce założyć jasną sukienkę i do tego dojdę. Ale właśnie mamy tutaj taką sytuację, że zakładamy jaśniejszą po prostu górę, na tyle jasną, na ile pozwala nam nasza uroda. Także szukamy z tej naszej ciemnej palety, ile możemy zejść do jasnego. I oczywiście tutaj może być też tak, że szukamy kompozycji takiej, która będzie przynajmniej w połowie ciemna. I teraz co mam na myśli? W sytuacji, muszę powiedzieć, że tak naprawdę ciemnym typom urody łatwiej jest ubrać się w tak jasno w lecie, wiosną, to zależy jaka ciepła jest ta wiosna, to znaczy jak jest po prostu temperatura na dworze. Najgorzej byłoby ciemnym typom urody ubierać się jasno jesienią i zimą, ponieważ to ubranie wtedy miałoby zakrywać całe ciało. Co tutaj mam na myśli? Zobaczmy sobie na wszystkie te trzy modelki w jakichś tam, no powiedzmy krótkich spodenkach, tak to nazwijmy. One mają i mają albo coś na ramionczkach, albo mają bez rękawów, albo mają krótki rękaw. Zobaczmy jak bardzo dużo skóry im widać, tak? Także ich naturalna skóra przyjmuje nawet właśnie, tutaj mamy jasne spodenki, jasną torbę, jasne klapki, które no gdyby to były całe jasne spodnie, jasne buty, to może by było za dużo tego jasnego, ale okazuje się, że właśnie jak mamy krótkie rzeczy, to znaczy tego materiału jest mało na ciele i widać dużo skóry, to dużo jaśniej możemy się ubrać. Także tutaj, tak jak mówiłam, szukamy koloru najjaśniejszego, na jaki możemy sobie pozwolić. No i jak mamy do tego ciemne spodenki, wystającą naszą skórę, która oczywiście tutaj pani modelka w ogóle jest osobą ciemną skórą, załóżmy, że możesz mieć po prostu śniadą cerę, tak? Wyglądać po prostu troszkę tak hiszpańsko, włosko, nie wiem, portugalsko. Niekoniecznie masz aż tak ciemną skórę, jak modelka tutaj na zdjęciu. No i wtedy, kiedy ona założy nawet białe buty, no to zobaczmy, cały ten zestaw nie jest smutny, nie jest bardzo ciemny. Tutaj mamy przypadek, kiedy jest jeszcze torebka ciemna. Tu mi się udało właśnie znaleźć coś z torebką, także torebka jest ciemna, trochę jasnego. Buty są ciemnojasne, tak? To znaczy mamy ten wzór taki panterkowy, no i jest znaleziony kolor najjaśniejszy jak się da, który się ładnie komponuje z urodą i są ciemne spodenki. No ale oczywiście możemy też pójść w taki w ten sposób, mamy ciemną górę, mamy, czyli przy twarzy mamy to, co nam pasuje, a jasne dajemy na dół. I tutaj właśnie kolejny przykład, czyli wtedy, kiedy nie nosimy może krótkich spodenek z różnych względów, czyli zakładanie po prostu ciemnej góry i jasnych spodni. No i opcji może być wiele. Ja wiem, że te dwie panie tutaj prawdopodobnie nie są ciemnymi typami urody, ale tak no, ciężko znaleźć w całym sklepie wszystko, żeby było idealne, tak jak ja bym chciała, żeby było, także wyobraź sobie, że tu stoi jakaś po prostu Penelope Cruz. W każdym razie zobaczmy. Ciemna góra, białe spodnie, ciemne buty i na przykład jeszcze do tego, w zależności od typu urody, ciemna, ale w jakimś ciemnym kolorze torebka i myślę, że to będzie super ekstra zestaw. Tutaj mamy sytuację, kiedy mamy ciemny sweter, mamy jasne spodnie, nie białe i jasne buty. Tutaj jest podobnie, czyli jest czarne, jasne spodnie, jasne buty, ale do tego jeszcze mamy tutaj taki właśnie wiosenny ciemny trencz. Więc możemy sobie zobaczyć, że tak naprawdę jednym ze sposobów jest właśnie to, żeby mieć przy twarzy ciemny, niekoniecznie czerń, no bo taki akurat znalazłam, ale niekoniecznie czerń, swój ciemny kolor i do niego dobierać to, co jest na dole, żeby dobrze wyglądało. I oczywiście namawiam do tego, żeby to nie była czerń, tylko były to jakieś inne kolory, czyli na przykład, żeby to była ciemna zieleń. O, na przykład z tymi środkowymi spodniami ciemna zieleń, myślę, żeby się całkiem ciekawie komponowała na ciemna zieleń, mam na myśli taką butelkową, można by to było ograć właściwie i dla ciemnej jesieni, i dla ciemnej zimy, a jeżeli właśnie temat łączenia kolorów Cię interesuje, to koniecznie wejdź na stronę jakłączyćkolory.pl, tam można zapisać się jeszcze na listę priorytetową, ponieważ jutro ruszamy z kampanią promocyjną kursu online Jak Łączyć Kolory, także pewnie miałam powiedzieć o tym na początku, ale oczywiście zapomniałam, w każdym razie pamiętajcie, że jutro rano otwieramy możliwość
możliwość dołączenia w cenie specjalnej 50% niższej niż standardowa do kursu online jak łączyć kolory, czyli właśnie będzie o tym, no jak to, jak te kolory ze sobą, znaczy jak te zasady, o których ja dzisiaj mówię, jak je rozszerzyć i jeszcze wplątać to w konkretne odcienie i łączyć je ze sobą. Także tutaj mamy następna opcja. Mamy następną opcję, czyli opcję, kiedy nosimy sukienkę. Oczywiście to też może być, nie wiem, bluzka i spódnica, albo bluzka i spodnia, ale na sukience ładnie, łatwo mi się to po prostu znajdowało. Czyli mamy taką opcję, że jest ciemne tło i jasny wzór. I oczywiście ten jasny wzór zazwyczaj to są kwiaty, bo teraz kwiaty są bardzo popularne w sklepach. Mogą to być oczywiście też jakieś maziaje. I popatrzmy, tutaj mamy ciemne tło, jasny wzór, ale ten wzór jest w kontraście, czyli jest taki no, wybijający się, natomiast przy drugiej sukience mamy taki jaśniejszy wzór, ale już bardziej stonowany. Więc oczywiście ta sukienka byłaby lepsza dla ciemnej zimy, ta byłaby dla ciemnej jesieni, nawet właściwie zgaszona jesień, jedna by w tym poszła. No a tutaj mamy troszkę inaczej, w ogóle uważam, że ta sukienka jest przepiękna, oczywiście nie zapisałam sobie linku, ale uważam, że jest naprawdę cudowna, jest bardzo, bardzo ciekawa. W każdym razie, i tak jak powiedziałam na początku, to jest Zalando. No i co? I tutaj mamy sukienkę znowu też. Cała jest ciemna, ale mamy jaśniejsze paseczki. Oczywiście te panie tutaj mają wszystkie ciemne buty, albo tutaj ciemno-jasne, ale tutaj mamy na przykład dołożoną jasną torebkę. Także pamiętajmy o tym, że całość stylizacji musi dążyć do takiego średnio ciemnego. Tu nie chodzi o to, żeby zawsze było super, super ciemno, tylko też właśnie, żeby tak, no gdy odsłaniamy trochę ciała, w zależności od tego, czy to jest wiosna czy lato, to oczywiście mniej albo więcej, no ale tutaj tak, mamy takie propozycje, no ale też propozycją może być to, że będzie trochę więcej tego jasnego, a troszkę mniej tego ciemnego. I tutaj też właśnie chciałam pokazać trzy sukienki. Jedna jest bardzo taka, no można by było powiedzieć, dużo ma jasnego, ale trochę ma ciemnego. Zobaczmy jednak, co jest tutaj fajnego zastosowane. Mamy ciemny pasek i mamy but na ciemnej, wyrazistej podeszwie. Także całość tej stylizacji, jasne tutaj tą część japonek i jasną torebkę, ale mamy jakby całość stylizacji jest taka mocno rozjaśniona, ale po całej sylwetce, czyli te pasy, te czarne, plus te ciemno-szare, te czarne pionowe, ciemno-szare poziome, plus ten panie się kończy ciemnym butem i dalej się przecina ciemnym paskiem, no to właśnie mamy... No cóż, mamy bardzo fajnie to zachowane. Tutaj znowu podobnie, jakby jest dużo jasnego, ale już ten nie jest to taki bardzo wyrazisty kontrast. I ja wiem, że tutaj pani ma jeszcze do tego kozaki i oczywiście nie jest ciemnym typem urody, znaczy małe prawdopodobieństwo jest, żeby była ciemnym typem urody. No i tutaj mamy sukieneczkę, która znowu jest taka bardziej zgaszona, tak? I kolejna rzecz, czyli tu mamy sukienkę, która ma ciapki jasne, średnie i ciemne. Są do tego jasne kolczyki, czyli zobaczymy, że możemy też się rozjaśnić trochę biżuterią i ciemne buty. Akurat tutaj są ciemne i masywne buty. Można do tego swobodnie założyć, nie wiem, baleriny, członka, w zależności od stylu i okazji, ale jest to jakiś sposób, czyli zastosowanie ciemno-jasnych wzorów. No ale właśnie, co w sytuacji, kiedy chcemy założyć zupełnie jasną sukienkę? No bo przecież zdarza się tak, że jedziemy na przykład gdzieś, gdzie jest bardzo gorąco i absolutnie w ogóle w naszej głowie się nie mieści, że można by było zakładać nawet no, takie sukienki kolorystycznie, jak właśnie widzimy tutaj, tylko chcemy założyć coś jasnego. No i trzy opcje. Jeżeli ta sukienka ma być całkiem, całkiem jasna, to znaczy, że ona będzie takim no, czymś gdzieś tam na urlopie, powiedzmy, gdzie sobie chodzimy, czy w jakiejś, no nawet w domu, ale w jakieś wolne dni, no bo raczej nie jest to sukienka do pracy, ta po prawej tutaj, ale pamiętajmy o tym, żeby zawsze obłożyć jak tak bardzo jak się da ciemnymi dodatkami, czyli jeżeli już mówisz, że mam w nosie po prostu noszenie tam ciemnego dołu, jasnej góry, albo jasnego dołu, ciemnej góry, albo tam wzorów na ciemnym, jasnych wzorów na ciemnym tle,
jasnych wzorów na ciemnym tle i co? I ciemnych wzorów na jasnym tle, bo to jest wszystko jakby opcja. No chcę założyć całkiem coś jasnego, no to pamiętajmy o tym, żeby zawsze obłożyć się ciemnym, czyli do tego mamy ciemne buty, ciemną torebkę, albo nawet widać tutaj taką pomieszaną, niekoniecznie ona musi być całkiem ciemna, albo właśnie staramy się, żeby na tych jasnych sukienkach były jakieś ciemne elementy. But zawsze też niech będzie ciemno, no oczywiście nie musi być czarny, świat byłby idealny, gdyby jeszcze Zalando mi powiedziała, że tam będą powiedzmy ciemnobrązowe albo ciemnozielone buty. No i oczywiście popatrzmy, tutaj pani ma na przykład okulary, co nie? Czyli cały ten zestaw się jakby tak przyciemnia. Więc chciałam podsumowywać, ale to może jeszcze za chwilę. Jeszcze mam kilka dla Was propozycji i będziemy kończyć. Więc mamy tak, możemy oczywiście też postawić na to, żeby niekoniecznie rozjaśniać, ale żeby troszeczkę rozweselać zestawienie. No i popatrzmy sobie, jak tutaj w ogóle świetnie Pani jest tak. Spodnie, czyli ta długa część sylwetki są ciemne, buty są ciemne, no a sam t-shirt może jest jaśniutki, ale za to tutaj mamy jakąś taką katankę narzuconą. Wszystko w odcieniach no, podobne. I torebka, i bluzka, i ta koszula, która jest taka narzucona. Wygląda to bardzo ciekawie. Nie uważam, że wyglądało to smutno, ale dalej całość daje wrażenie takiej ciemności. Szczególnie, że to jeszcze mamy tą kieszonkę, która jest ciemna. Natomiast pani, która jest tutaj, postawiła na ciemną bazę, czyli ma ciemny t-shirt, ciemne spodnie, ale buty już ma ciemno-jasne i to jeszcze w takim kontraście. Torba jest w ciekawym, takim bordowym, winnym kolorze, a właśnie marynarka jest w taką radosną, wesołą kratę, która jest żółto-beżowo, nie wiem, jakaś różowa, coś takiego, albo właśnie bierzemy sobie, w zależności od temperatury, robimy sobie taki zestaw, że zakładamy białe trampeczki, zakładamy jasną koszulkę, natomiast czyli z czterech elementów stylizacji, czy tam powiedzmy z pięciu, no to połowa albo trzy, jeżeli to jest pięć, jest ciemne, a część jest jasne. No i tutaj kolejna moja propozycja, czyli mamy coś, co jest znowu kombinacją jasnego z ciemnym. Zawsze staramy się jak najwięcej przemycić ciemnych elementów do swojej stylizacji. Popatrzmy na stylizację po lewej. Jasne spodnie, okej. Powiedzmy ten kardigan, który jest zielony, no on jest taki średnio ciemny, czyli nie jest jasny, ale już nie jest bardzo ciemny. Ciemna torebka, ciemne buty i całość stylizacji jest, można powiedzieć, taka no, ciemniejsza, ale nie jest, na pewno nie jest zbyt ciemna. Kolejny sposób to właśnie zakładanie wzorów, gdzie mamy tutaj na tej kracie mamy bardzo ciemną zieleń, mamy coś, co jest średnie, czyli to szare tutaj i ta rozjaśniona zieleń. Tutaj mamy coś, co jest bardzo jasne, świetnie się odbija w biel z tej kraty, z bieli koszulki. Pani, uważam, wygląda świeżo, wygląda ciekawie i no cóż, i tutaj jest to naprawdę bardzo fajna propozycja. No a ostatnia jest taka najbardziej, no, udało mi się akurat znaleźć, że wszystko jest w podobnej kolorystyce, czyli w tych różnych zieleniach. No i tutaj mamy zieleń, która była no, cudowna dla zgaszonego lata, ale i ona rozjaśnia tę stylizację, dodaje czegoś ciekawego. Bluzka jest jasno-ciemna, buty są ciemne, torebka jest ciemna, także tutaj jakby, no cóż mogę powiedzieć. O, jestem. Cóż mogę powiedzieć? Podsumowując, pamiętajmy o tym, że ciemny typ urody zawsze będzie dążył do ciemnego. Zawsze będzie dążył do ciemnego, ale nie musi zawsze się na ciemno tak ubierać. Czyli albo mamy tak, szukamy, ja tutaj w ramach podsumowania ja sobie przeczytam to, co sobie zapisałam, żebym nie zapomniała Wam czegoś powiedzieć. Przede wszystkim szukamy swojego najjaśniejszego koloru, który możemy dawać albo przy twarzy, albo na dół sylwetki. Opcją jest, że mamy ciemną górę, jasny dół, mamy jasne coś przy twarzy, to co sobie znaleźliśmy, albo po prostu biel, ale za to cała reszta stylizacji, spodnie, buty, torebka są ciemne, ewentualnie jakaś kurteczka czy marynarka. Mamy, czyli jasna góra i wszystko inne ciemne, mamy obojętnie czy na bluzce, czy na sukience jasne tło z ciemnymi wzorami, albo ciemne tło z jasnymi wzorami. Tak kontrastowe to ma być, jak pozwala nasza jesień, tudzież nasza zima.
No i co? Jak ograć całość, tak? Czyli jak chcemy już założyć na przykład białą sukienkę, jasną sukienkę, no to staramy się ten pasek dołożyć, który będzie ciemny. Jeżeli temperatura tego wymaga, to kardigan, kurteczka, marynarka, cokolwiek ciemna, buty ciemne, torebka ciemna. Czyli staramy się dążyć zawsze do ciemnego. Obojętnie jakby się to nie udało, oczywiście najlepiej, żeby było taka większa połowa, żeby była ciemna, albo jeżeli się już nie da, to chociaż tyle elementów ciemnych dorzucić do stylizacji, ile nam po prostu pozwala nasza fantazja, tak? Nasza sytuacja, nasza szafa, okazja, bo tak jak mówię, no nie wiem, czy to chodzi o wiosnę i lato w pracy, czy chodzi o wiosnę i lato na jakimś urlopie. W każdym razie pamiętajmy o tym, żeby nie wpadać tutaj w paranoję. Analiza kolorystyczna jest po to, żeby dawać nam wskazówki, a nie żeby być naszym wyrokiem. To nie jest, nie potrzebujemy aptekarstwa, precyzji, potrzebujemy po prostu trochę oczywiście wiedzy teoretycznej, bo po to w ogóle cała analiza kolorystyczna jest. I tutaj znowu przypomnę o kursie online, jak łączyć kolory. Jeszcze dzisiaj, czyli we wtorek można zapisać się na listę zainteresowanych, a już jutro, czyli w środę 21, ruszamy z kampanią promocyjną, bo możliwe, że będziesz oglądała tą retransmisję jutro, czyli między 21 a 28 mamy specjalne ceny, minus 50% na kurs online, jak łączyć kolory i można też wykupić go, tam są trzy pakiety, zapraszam Cię albo dzisiaj jeszcze, czyli we wtorek na listę zainteresowanych pod adresem jakłączyćkolory.pl, albo już jutro tam będzie przełączone i będzie po prostu strona z ofertą i zapoznaj się z tym kursem, zobacz, czy jest to coś dla Ciebie i podejmij decyzję, czy chcesz rozwijać swoje umiejętności kolorystyczne ze mną. Także dzisiaj była taka mała zajawka w kursie, oczywiście jest dużo więcej materiałów, no także zapraszam na jak łączyć kolory. Jeżeli są pytania, ja oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, będę na nie odpowiadała po prostu w ciągu dnia, a teraz już niestety muszę biec, także nawet kusi mnie strasznie, żeby patrzeć na komentarze, ale nie patrzę. No i co? I do zobaczenia. Buziaki, papa. Ale koniecznie dajcie mi jeszcze znać, przepraszam, kajcie mi znać łapką w górę, z serduszkiem, że Wam się podobają takie transmisje na żywo, takie mini szkolonka, powiedzmy. No i jeżeli ktoś chce więcej, to zawsze będę zapraszała na moje webinary, tudzież do kursów online, bo tam po prostu jest więcej. No i oczywiście na bloga. No oczywiście, że na bloga. Jutro też będzie wpis na blogu. Tyle w ogóle się dzieje w tym tygodniu. Po prostu kwiecień jest miesiącem łączenia kolorów u nas. Także nie przedłużam. Buziaki, papa. Pa.